piłkę z Baniaka. Co wy na to? Też mi się podoba ta wizja. Teraz sam nie raz piłem cytrynówkę z Baniaka. A to Baniak jest spory, także... To będzie bardzo ciekawy finał w takim razie. Jak tam się bawicie hip-hop camp? No może jakieś oklaski dla chłopaków? O, elegancko. Od razu wszystkim jest przyjemnie. O, jest i procent, jest i Baniak. Niedużo zostało, ale wyobraźcie sobie, ile tego było. Sporo. Sam jesteś Borygo. Kochani, tutaj jest cytrynówka, w zasadzie końcówka. I zaczniemy finał, dopóki to będzie, kurwa, suche musi być. Także najpierw kamień, nożyce, papier, kto pierwszy chleje. Raz, dwa, trzy. Okej. A zwycięzca powinien ci. Tutaj zmieniamy zasady i ty pierwszy ładujesz praży. Oczywiście. Czekaj, poczekaj, musisz... Najpierw instrukcja, tutorial. Musisz, ziom, tak zrobić, żeby to było dosłownie pionowo, nie? I jeszcze przechylone w tą stronę, żeby ci się w riff wlało, nie? Wszystko. Uwaga! Hałas dla niego! I pijemy! No dobrze, daj koledze. Pierwsze wejście Prażego. Jak oceniacie jego pierwsze wejście? Odpowiada mu Wac. Uwaga! Pionowo, mordo! Pionowo! Niech się leje do ryja. Dobrze. Jak wam się podobały te punchline'y? Na razie jest bardzo wyrównana walka. Będzie coraz trudniej, bo tam już naprawdę zostało kilka kropel. Prażego. Uwaga, drugie wejście Prażego. Zaruj, mordo! Dawaj, mordo, sam wyciskałem. Dobrze, jak wam się podobało to wejście? Wac, teraz musisz zrobić następującą rzecz. Poczekaj, czekaj, czekaj. Musisz pierdolnąć to do końca. Żeby żadna kropla już się nie wylała za Tupaka i Bigiego potem. Dawaj. Jeszcze. Czekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. Mordo. To jest ten soczek, o który pytał Żabson barmana. A to za tych, co nie są w tym roku na kempie! O tak! Niech przyjadą za rok. Czy jesteśmy już gotowi na finał? Słabo! Jesteśmy gotowi na finał? Pytanie do wszystkich kobiet. Jesteśmy gotowi na finał? Pytanie do ziomków. Jesteśmy gotowi? Przywitajcie ich! Was! Praży! Dobre rymy, a nie bohomazy! A teraz już walka kamień, nożyce, papier o właściwe tutaj rozpoczęcie. 3, 4. Okej, zaczyna Was. Pytanie wymyśla któryś z was. Co chce wymyślić pytanie? Ty już wymyślałeś z kokainą, nie chcesz narkotyków. Czy lubisz jeść placu? To jest produkt placement. Córka barmana. Córka barmana. Stare kurwa, co? Twój temat to stare kalesony. Masz minutę. Wad, zaczynasz. Poczekajcie, odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. Yo. Raz. Teraz lecę, ziomeczku, na wolno, bo mało chcesz założyć kalesony. Idź poszukaj takiego straganu, gdzie tak mają i tam sprzedają. Teraz robię co chcę, się tu ludzie rozwajają i dlatego zobacz, to nie jest dobrym wynikiem. Piłem teraz, kurwa, ziomy z alkoholikiem. Tak, teraz zobacz, o co chodzi. Wchodzę teraz, zobacz jak pas odchodzi. Teraz chodzę z mikrofonem, to jest chore, bo zasłonię. Teraz masz tu zasłonię, teraz patrz na te dłonie. Teraz ciebie tu zasłoni, ziomek, ty chura piaseczna. Robię co chcę i to będzie teraz tak. Yo, teraz sprawdź, to jest piękne. Dwóch na jednego, to już nawinąłeś wcześniej. Teraz mam przejebane, mówią, ale chuj tam. To był Was w temacie o kalesonach. Mistrzu, masz fajną koszulkę, dawaj temat. Pytanie to ma być? Nie wiem. Szachy błyskawiczne. Temat dla ciebie, Praży, to szachy błyskawiczne. Odliczamy. 5, 3, 2,
Ej, yo, teraz wcisnę i powiem ci szczerze, to będą szachy błyskawiczne. Zrobię to szybko i jak Garry Kasparow, kurwa, ciągle mało, ciągle jestem najebany ciągle i powoli ruszam się jak w szachach. Kurwa, człowieku, znów drełacha z tego, co się dzieje tutaj, bo jest zabawa. Nachlałem się już od samego rana jak w szachach. Tylko ja przy wundzie siedzę, razem ze mną siedzi nie wiem kto, ale oni, oni tam siedzą ze mną, chlają i grają w szachy, kolego, kurwa. I lecę kolejny ruch, jeden buch bije konia, kurwa, chuj ci w dziób. Ej, taka kwestia teraz, przestań, kurwa, nie wiem, pożeram cię. Ej, a.k.a. ej, pozdro, ej. Dobra, muzyka stop, propsy za przyznanie się do bicia konia. Supreme, dawaj ty temat teraz. Twój temat to... A nie, już obaj mieliście tematy. Teraz będzie nie na temat. Każdy ma dwa razy po 30 sekund. Wac, ty zaczynasz. Jedziemy. Dobra. Ej, ej, ej. Jakie bez tematu, teraz sprawdź to człowiek. Ja zawsze mam temat i zawsze mam go przy sobie. I dlatego zobaczę, ci pocisnę, to będzie piękne. Gdy w tej toju nie ma papieru, to proszą cię o rękę. Yo, teraz sprawdź to na winę. Na chuj tu stoisz i sprawdź czystość w kabinie. Ta, i tu będzie kurwa chore. Teraz zobacz, jestem kurwa rapu profesorem, ziomek. Teraz sprawdź, jak to dowijam proste. Teraz na tym rapie daję ci tu chłostę. Teraz jest tu postęp, jakiego nie ogarniasz. Sprawdzasz? To do końca to sprawdzaj. Jana! Yo, prażny. This is old school shit, give me some weed, kid, keep it real. Jak 96, Notorious Beat, jak Gangstar, Guru i Prim, ja mam ten styl. Twój szalony typ jak pierwsze solo, ODB, it's me and my crew. Stay true, like the woo, bo mi brud, pod stopami pewny grunt. To PC, ZU, jest tu i nadaje. Ulicy mam znane, kurwą ręki nie podaje. Fortuny się toczy. Jana! Jeszcze po dwa wejścia, jeszcze każdy po dwa wejścia. Yo. Lubisz old school? No to sprawdź to, ziom. Jestem jak Biggie, robię ci kick in the door. I dlatego zobacz, sprawdź, bo to tkwi. Jestem jak Tupac, all eyes on me. I dlatego zobacz, patrz, to jest chore. Teraz ci pokazałem, kto jest rapu profesorem. I dlatego zobacz, to będzie tylko chwila. Ja na tym nie znajdę, się tu kręcę jak palce na winylach. Yo, teraz sprawdź tego człowieka. To będzie klasyk jak Technik z Deka. Yo, albo odwrotnie, nieważne, teraz ci dam. Było fajnie, teraz będzie niepoważnie. Yo, może niepoważnie, kurwa, ale zgarnę finał, jest to dla mnie. Jestem tutaj, chociaż w to nie wierzę. Jestem tak najebany, że naprawdę w to nie wierzę. Tam siedzę, jak coś to podbija i napijemy się wina. Będzie niezła giba. Ej, będzie niezły temat, przekaz. Zobacz, co się dzieje, sprawdź tego człowieka. To prazy, uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Kurwa, człowieku, jarzysz? Czy nie kojarzysz? Ej, to będzie grane dalej, wraz z lirycznym skandalem, nie szalej. Ostatnie wejście wam. Yo, 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 yo. Jesteś taki dobry, no to sprawdźmy. Tak lubisz szachy? Bo jesteś pionkiem na planszy. Ta, i to jest kurwa piękne. Kiedy ci wchodzę, to opadną ci szczęki. I dlatego zobacz, wielokrotne rymy tutaj składam. Kiedy wchodzę, napierdalam. Teraz będziesz ją miał zawał. I dlatego chatka jest tu chora. Sprawdź profesora, teraz lepiej idź i szukaj doktora. Ta, teraz sprawdź, się nie gotuj. Jesteś do najebany? To do namiotu. Yo, teraz sprawdź to, bo to chill out. I preza dla ciebie właśnie się skończyła. Zmiana, ostatnie wejście praży. Ej, ej. Wow. To nie koniec, lecz początek. I gubię wątek, kurwa, człowieku, napierdolę się i nie odejdę stąd. Pójdę tam, kurwa, będzie zabawa do białego rana, nana, nana, nana. Yo, Jupika, jej, mega, kurwa, człowieku, tak się tutaj zaczyna to. To jest chwila, że nie jestem tu przypadkiem, więc znasz mnie, czy nie znasz, kurwa, ładnie. Ej, koniec. Koniec! Dajcie im trochę miłości! Praży, wac! Gorące hip-hopowe gówno! Było o zawałach. A propos, tutaj dowiedziałem się od ziomków, że Elvis Presley, jak zmarł na zawał na kiblu, to miał w ciele, uwaga, 11 kilo kału. Od leków nie mógł się wysrać i aż dostał zawału, nie? Uważajcie. Więc pamiętajcie, lepiej śmierdzący toj-toj niż zawał na kiblu. Uwaga, uwaga! Czy waszym zdaniem bitwie o kęp powinien wygrać stojący po mojej prawej, a po waszej lewej stronie praży? Czy może bardziej sądzicie, że
w bitwie o Kęp 2018 na zwycięstwo zasłużył stojący po mojej lewej, a po waszej prawej Wac! Zastanówcie się jeszcze raz. Pamiętajcie, że zwycięzca dostanie do wyboru koszulkę od Grillfang i koszulkę od Aloha. Będziecie mu zazdrościć. Więc zastanówcie się, kto to powinien być. Czy tę bitwę wygrał Praży? Czy tę bitwę wygrał Wac? Wac, gratuluję ci serdecznie. Jesteś zajebisty. Wygrałeś bitwę Okęp! Brawo! Brawo dla tego ziomka. Znakomita pasa. Zróbcie też hałas dla Prażego! Pokazał naprawdę zajebisty styl, dobry flow. I brawa dla wszystkich, którzy wzięli udział w tej bitwie! Dokładnie tak. I brawa dla was, że byliście! O!